Dzwoniłem do Anny. Anny nie ma, tak? Nie. Rozmawiałem z jej matką. Nie chciałem mi nawet dać Piotrusia. Ale co ci powiedziała? Dlaczego? Nie, to co zwykle, to co zwykle. Dłużyła sobie słuchawkę. No to musisz pojechać tam. Gdzie? No do niego. Po co? No jak po co, żeby się z nim spotkać, żeby nie rozmawiać. Chciałem tylko z nim porozmawiać. Po co ja mam tam jeździć? Co ty, Ewa? Ale przestań, przecież Michał, on cię potrzebuje. Czasami mi się wydaje, że im dłużej go nie widzę, tym mniej mi jest potrzebny. Przestań tak mówić. Przecież tak nie myślisz. Ej. Ale ja nie chcę się spotykać z tą kobietą w ogóle, żeby mi znowu zamykała drzwi przed nosem, żebym musiał prosić. Ale można ją ominąć, można pójść do szkoły i... Co ty opowiadasz? Nawet nie wiem, do jakiej szkoły chodzi. No to co to za problem się dowiedzieć? Zadzwonimy nawet stąd. Przestań mi matkować, co? Sam, jeżeli będę chciał to zrobić, to na pewno to zrobię. Proszę cię, nie ciągnijmy już tego tematu. Ja już nie chcę w ogóle rozmawiać ani o tym, ani już o żadnych dzieciach. Koniec w ogóle tematu. Jaki koniec tematu? A jak ja na przykład chcę mieć dziecko, to co? O czym ty mówisz? Przepraszam, o czym ty mówisz? No, że jak będę chciała mieć dziecko, to co? Mam już sobie je wykreślić, bo ty miałeś jakieś złe doświadczenia? Jak ty możesz? Zobacz, jak my żyjemy. Na tych 20 paru metrach chcesz mieć dziecko? Ale to wszystko od nas zależy, kochamy się. Oczywiście, że się mnie? Kochamy, oczywiście, że tak, ale teraz chcesz mieć dziecko w jaki sposób? Ja nie mówię, że teraz, ale w ogóle, dlaczego tak mówisz, że to co, już jest skończone, bo ty to przeżyłeś i ja nie mogę w ogóle o tym mówić? Bo to jest wyłączone? Nie, ale ja po prostu nie chcę chyba o tym rozmawiać. Ja nie wiem, czy ja w ogóle jestem przygotowany, żeby ci móc cokolwiek odpowiedzieć na ten temat, rozumiesz? Ale po co masz być tak, przygotowany? To się obrazić. Zdarza i po prostu trzeba o tym mówić. Co się komu zdarza? Masz to powiedzieć? Chyba jestem ci najbliższą osobą. Co się osobą. Co ty chcesz mi powiedzieć? Że to się może po prostu zdarzyć? To się nie może zdarzyć. Jak my musimy być po prostu odpowiedzialni. A jakby się zdarzyło, to co byś zrobił? Dzieci, kurwa. Dzieci, koty i syf po prostu na stole. To jest to, co mnie po prostu prześladuje. Nie będę cię prześladowała w takim razie. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Przestań, Ewka, proszę cię, nie wkurwiaj mnie!